Hej, zawsze was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. I tak, dzisiaj zaczniemy od właśnie telefonu Lukera, bo właśnie kolejnym jego zadaniem się zajmiemy. Hawkins to ja, Luker. Wybacz, że przeszkadzam może, ale mógłbyś zobaczyć ze mną w mojej biurze. Jest pewna nieciekawa sytuacja. Potrzebuję może mógłbyś mi pomóc, albo coś w tym stylu, więc... ruszajmy. Tak, znowu musimy szukać biura Lukera. Ach, to co lubimy najbardziej, ale przynajmniej wiem, że jest przy Placu Czerwonym. Tak, tu jest Plac Niebieski, teraz tylko w którą stronę jest Placyk Czerwony? Odpytanie. Dobra, zobaczmy tutaj. Tutaj nie widać, jaki tu jest ten słupek, czy jakby to określić. Teraz jesteśmy na Magenta Plaza, no to chyba będzie czerwony zaraz. Obok, tak jest. No i tu chyba powinno być gdzieś biuro Lukera. Dobra, tu jest ta dwójka i tu mamy właśnie biuro. Dobra, w końcu pamiętam, gdzie jest. Okej, także... Szyfuniu, jestem! Ach, Hawkins, dziękuję, że się przybyłeś. Potrzebuję 3 minut. Chodzi mi o Emmę. Właściwie gdzieś wybiegła, nie wiadomo gdzie i... Albo gdzieś wybiega i... Nie wiadomo gdzie. I to dość często. Chciałem się jej zapytać, żeby popilnowała biurę, no ale cóż, znowu nie mogę jej nigdzie znaleźć. Nawet nie wróciła tutaj na ostatnią noc. Jej przyjaciele z tego gangu... No wiesz, wiesz jacy są, mam nadzieję, że nic złego jej nie spotkało, ale... Klip na Holocausterze. I czas na niewybaczalne przestępstwo. Także dzwoni Holocauster. I mamy tutaj wiadomość, o Malwa. Donosimy najnowsze specjalny biuletyn. Ostatniej nocy jakiś intruder, czyli ten intrus włamał się do Muzeum Lumios i zdewastował obraz. Pracownicy ochrony stwierdzą, że włamanie do muzeum jest niemożliwe. Straty są duże. Proszę bardzo, włamanie do muzeum? To sprawa dla nas! Widziałeś to, Hawkins? Tak jest, to jest sprawa dla właśnie Lukera. W takim razie lećmy do muzeum, przeprowadzić śledztwo. Tak jest, musimy. Czuję, że to przestępstwo w sam raz dla nas. Ale... Fajnie było, gdyby tak było. Przecież nie. Ale w zasadzie... Jest coś, czego nie mogę przegrapić i niestety muszę tutaj utknąć. Nie lubię się tobą wyręczać, ale musisz pójść i przeprowadzić to śledztwo za mnie, Hawkins. Tak, nie lubisz się mnie wyręczać, oczywiście. Liczę na ciebie. Albo na twoje bystre oko. Tylko szybko, zmierzę do muzeum, które jest na północnym bulwarze i... zejdź na samo dno tego bajzlu. Tak, by znaleźć jego przyczynę. Także lećmy do północnego bulwaru, który jest... teraz jestem chyba na południowym. Czy na północnym? Okej, dobra. Czyli muzeum to jest niedaleczko. Takie wycieczki to ja lubię. Także jesteśmy w muzeum i... Hej, dzieciaku, słuchaj. Masz nieco wyczucie czasu, wchodząc tutaj do muzeum dzisiaj akurat. Pytasz się dlaczego, co się stało? Ktoś namalował jakieś graffiti na trzecim piętrze. To jakiś wybryk, jakiś taki kryminalny wybryk dzieciaków. Myślę, że to jeszcze na jakimś historycznym i wartościowym obrazie. Wiesz, to miejsce jest naprawdę bardzo dobrze zabezpieczone, więc zastanawiam się, jak oni tu w ogóle weszli. Jak chcesz, możesz pójść na samo piętro, na właśnie ostatnie piętro i zobaczyć to na własne oczy. Wierz mi, to nie do uwierzenia, że... albo wierz mi, to niewiarygodne. Tak, tam też powinien być dyrektor muzeum. Może on ci coś więcej powie. Okej. Okay. I znowu muszę zabulić? Trudno. To dla dobra śledztwa i całego regionu.
Także chodźmy. Chodźmy na piętro trzecie. Czyli jeszcze jakieś schodki to muszą być. Tak jest. I jesteśmy chyba już na ostatnim piętrze. I rzeczywiście, cóż tu się stało? Jestem dyrektorem, powiedzmy, tego muzeum. Mogę zdać parę pytań, młody człowieku? Kiedy tak patrzysz na to graffiti, co, jakie odczucia się w tobie budzą? Czy myślisz, że to jest jakby... Czy ma to jakiś efekt na tym właśnie wspaniałym dziele? Czy może bardziej mu pasuje? Albo czy... No dobra, powiedzmy, że tak. Tak, rozumiem to. W takim razie... To dość, nie wiem, pospolita opinia, czyż nie? Niszczenie kawałka historii przez graffiti. Niszczenie historii, wspaniałej sztuki. Tak, obrazu i... tak dalej. Po prostu... no, straszne. No i problem... No i teraz problemem jest, co z tym zrobić? Przywrócić to do oryginału, może jeszcze pogorszyć sprawę. Myślę, że chyba zostawimy go tak, jak jest, przynajmniej do momentu, kiedy nie zdecydujemy się, co z tym zrobić. Myślę, że ta wiadomość nawet sprowadzi tu kilku ciekawskich mieszkańców miasta tak z ciekawości, więc może i ma to jakieś swoje dobre strony. Ale kto mógł podjąć się tego szokującego czegoś? W takim razie tak, mam właśnie obraz i graffiti na nim. Co, nie pamiętam, co tu za obraz był wcześniej. No nie wiem, czy mieliśmy okazję go w ogóle zobaczyć, no ale dobra. Także widzieliśmy tą straszliwą dewastację. Także, chodzimy lewym, dobra. Nie... Do you want to leave? Yes. Ja chcę wyjść. Także widzieliśmy to. Także możemy opuścić teraz już muzeum. I będziemy mieli teraz kolejną wiadomość o naszym holokasterze. I któż to do nas dzwoni? A, kolejna wiadomość. Mamy kolejny specjalny biuletyn. Aha, w Lemiosie pojawili się masowe kradzieże pokeboli. Złodzieje kradną je zaraz po walkach Pokémon, kiedy trenerzy stracą czujność. Są jak na razie pojedyncze przypadki, ale mamy doniesienia, że jest ich coraz więcej, także władze... albo nie, że po prostu jest to jakaś, nie wiem, nieznana osoba, więc trudno z... no nie wiem, jakby stwierdzić, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. W każdym razie zbrodnie te mają miejsce w alejkach, czyli w miejscach, gdzie kręci się zaledwie kilku ludzi. Albo gdzie, no po prostu jest mały ruch. Rezydent miasta Lumios prosi o szczególną ostrożność. Okej. Także to znowu sprawa dla nas. Tak, Luker otrzymał wiadomość. Dokładnie. Więc i dzwoni do nas. To ja, Luker Hawkins. Mogłeś wrócić do naszego biura? Okej. Zaraz, ja sobie pamiętam, biuro to już było niedaleko. Wystarczyło, że tutaj żeśmy wjechali w uliczkę. Byliśmy już praktycznie przy samym biurze. Panie Luker, już jestem. Coś nowego? Hawkins, widziałeś najnowsze wiadomości? Kradzież Pokémonów wracają. To niewybaczalne. Jeszcze nie zamknęliśmy sprawy w muzeum, ale... jednak chyba... ale po prostu musisz przyznać, że... ta zbrodnia przynosi ludziom więcej cierpienia, więc musimy najpierw zająć się właśnie nią. Obmyśliłem naprawdę niesamowity plan, który
który, nie wiem, jakby to rozwiąże. Także zaczynajmy naszą operację. Trenerzy zabierają właśnie miejsca, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi, albo zbyt dużego ruchu. Dokładnie, w takim razie musimy jakby zostawić na nich przynętę i pułapkę i czekać. Także na początek pójdziemy właśnie do tych lokalizacji. Będziemy udawali zagubionych. Kryminaliści pomyślą, że jesteśmy łatwym celem i na pewno się uwolnią dzięki temu. Wszystkie raporty donoszą o tym, że wyzywają do najpierw do takich strasznych walk, takich brutalnych może walk Pokemonów, a później je kradną. Dlatego też właśnie musisz przygotować się do walk Pokemon. Ja będę stał na tyłach i obserwował, kiedy ty będziesz zajmował się kryminalistami. Dokładnie. Co ty myślisz? To oczywiście wiadomo, nie jest bez ryzyka, ale to chyba najlepszy plan możliwy. Jednak nasz plan nigdy nie dojdzie do skutku bez właśnie ciebie, Hawkins. Dokładnie. Także tak. Musisz mi pomóc. Rozumiem się. Bardzo ci dziękuję. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć, partnerze, także czas na nasze zadanie. Także decyduj szybko. Także, aha, skoro ja nie mam Pokemonów, no to jednak ty musisz się tym zająć. Także ty odegrasz główną rolę w tym całym przedstawieniu. Ja z kolei będę krył się w cieniach i obserwował i czekam na odpowiedni moment do ataku. Także przygotuj swoje Pokemony do walk, kiedy... albo miej swoje przygotowane Pokemony do walk, bo kryminaliści mogą się pojawić w każdej chwili. A ja będę obserwował, czy do nas, nie wiem, się zbliżają, czy coś. Także musimy osadzić miasto. Teraz musimy udać się do Mrocznych Uliczek, także chodź ze mną, Hawkins. Gra rozpoczyna się. Także zaczynajmy nasze polowanie daleko nas. W najbliższej uliczce, niedaleko Gladstone, na północnym bulwarze. Ruszaj szybko, Hawkins. Będę zaraz za tobą. Okej, okay, czyli na północnym bulwarze będzie kryć się trener. Albo raczej... dobra, już się spoileruję. To się będzie tam kryło. W każdym razie my musimy się tam przyczaić. I poszliśmy chyba w złym kierunku? Nie, w dobrym. A teraz musimy znaleźć Gillette's. I gdzie to jest? To chyba jest tutaj. Tak, tak, tutaj sprzedają właśnie te jakieś Lumios Gillette, czy tam te desery, te galeretki, czy coś takiego. No i tutaj gdzieś powinna się czaić uliczka. Jest. Jest też i uliczka. I czy w tej uliczce ktoś jest? W tej uliczce nie ma nikogo. Ciekawe. Dobra, no to skoro tutaj nie ma nic, to gdzie może być coś? Zaraz, tam przejdziemy już na kolejny raz na bulwar. A zaraz, a jak się wrócimy? Nie ma, nie ma, nie ma. No to cóż, musimy trochę pokrążyć w takim razie. Dobra, a czy gdzieś tu są jeszcze jakieś inne uliczki? Tak, tu mamy kolejną uliczkę. I mamy wiadomość na Holocasterze. O, proszę. Okej. Okay. Chyba dotarliśmy do właśnie uliczki. Hawkins, teraz, no nie wiem, zajmij się... może sprawdź teren. Kryminaliści mogą być w pobliżu. Ja będę obserwował siebie z pewnej odległości. Okej. Okay. Dobra, także lecimy. I ktoś tutaj jest, ale nie wygląda na jakąś szczególną kryminalistkę, choć pozory mogą mylić. Przepraszam, może jesteś trenerem? Jeśli miałeś chwilę, to może chciałbyś ze mną zawalczyć? Czemu nie? Ach... Jestem całkiem dobra w walkach, także zaczynajmy. Okej, okay, także walczmy z weteranką, albo z typową kobietą imieniem nieznanym.
znaczy podejrzanym. Także tak, i setraki właśnie Jellicent. Jellicent jest chyba nowym Pokemonem, jest to Pokemon typu woda-duch. No i właśnie, że to jest Pokemon duch, to jakby miał Dark Pulse, to on by był super efektywny, ale go nie mam. Ale Lucario go ma. W sumie granicza nie jest najlepszym wyborem do tutaj walki, ze względu na to, że Jellicent może mieć ability też Water Absorb. No ale zresztą Pokemona wodnego atakować wodnym atakiem to też nie jest do końca dobrze przemyślany pomysł. Znaczy, no mądry pomysł. Tak, w każdym razie Dark Pulse. Lucario zabiera całkiem sporo i jeszcze potyka. No to kolejny raz Dark Pulse i to powinno załatwić Jellicenta. Tak jest, dobra, pokażmy pierwszego Pokemona. Trenerki, także czas na drugiego. 58 levele, także nie takie słabe. Kolejny jest Volcarona. Volcarona jest w sumie nowym Pokemonem. Nie mieliśmy chyba go wcześniej okazji zobaczyć. I właśnie do Volcarony będzie dobry już Greninja. Lucario bynajmniej nie będzie dobry. Dlaczego? A gdyż dlatego, że Volcarona jest właśnie kolejnym nowym Pokemonem. Jest to Pokemon z kolei ognisto robaczy. Dosyć ciekawe połączenie. No i w tym przypadku Serf będzie jak znalazł. No prawie kończa to Volcarona. Volcarona używa z kolei Quiver Dance. Quiver Dance to jest ciekawy atak robaczy, który wzmacnia atak specjalny, specjalną obronę i speeda. Więc może być różnie w tym momencie. Jeżeli użyje jakiegoś ataku robaczego, to było być krucho, ale na szczęście jesteśmy wciąż szybsi. No to udaje nam się rozwalić Volcarona bez w sumie zlatania tego HP. No i pokazaliśmy dziwną, nietypową kobietę. Cóż za siła! Tak jest, i teraz się okaże. Oho, może naprawdę wyjątkowe Pokemony. Zastanawiam się, młody człowieku. Albo... przyznaję... albo może dałbyś wszystkie je mnie? I... stój! Jest Luke! Napotkano przeszkodę. Wstrzymujemy proces. Albo... nie wiem... zmiana... miejsca polowania. Zniknęła. Co to za dziwna kobieta? Nie. Nie jest Pokemonem, bo może potrafi się transformować. Albo nie jest Pokemonem, a jednak potrafi używać transformacji? Co ja robię? To nie jest czas na zastanawianie się i bycie w szoku. Fakty są takie, że trzeba pogarniać, czy po tego, no, gonić, czy zacząć pościg, także ruszajmy. Według kierunku, w którym podążyła Hawkins, mój dzielny przyjacielu, czuję, że podążyła do alejki gdzieś właśnie niedaleko Cafe Triste. Kafejki Triste. Szybko, musisz tam pójść... beze mnie jednak. Ja będę za tobą. I będę pilnował tyłów. Ale czekaj, minutka. Wspaniał Luker, wyleczy twoje poksy. Aha, okej, okay, dobra. Dzięki, Luker. Także chodźmy obok kafejki gdzieś tam. A gdzie jest ta kafejka? No, mam nadzieję, że zaraz zobaczymy. Teraz tu jest, dobra, tu jest ścieżka na Rock Plaza. Zaraz tutaj jest centrum Pokémon. A kafejka jest... tu jest kafejka. Tak, no to gdzieś tu powinna być mroczna uliczka i jest, ale nie, to nie jest uliczka. To nie ta uliczka. Chociaż może i ta, zaraz zobaczymy. To tu jest kolejna kafejka, ale tu jest kolejna uliczka. O, dobra. To chyba będzie ta. Czy tu jest kolejna trenerka, czy kolejny trener? Nie ma! To gdzie jest ta właściwa uliczka? Gdzie jest ta kafejka? Odpytanie. Dobra, bo tutaj jest bulwar. Co to za kafejka jest? A, batalie. To na pewno nie tutaj. A jak się gra trnie? A to co to za kafejka? Action. Czyli zupełnie nie z tej strony. Chociaż zaraz. A to co to za kafejka? Kurde, tyle kafejek. Ultimo. Dobra, czyli to będzie chyba jednak z drugiej strony, tam gdzie byliśmy na samym początku. Okej, okay, ale przynajmniej wiemy, gdzie są pozostałe kafejki, więc myślę, że bez większego problemu później będziemy mogli je zlokalizować. Tam było Ultimo, Batalier i takie tam. Dobra, i tu jest kolejna kafejka i to chyba będzie ta w zasadzie właściwa. Tak, Triste. Okej, okay, czyli kolejna trenerka będzie tutaj. Tak, i mam wiadomość od Lukera.
Okej. Także wygląda, że jesteś tam właściwie alejce. Dobra, także znów tu muszę się ukrywać tener, także szybko, zrób to w swoim stylu. Tak jak wcześniej. Okej, czyli tak, nie wiem, czy nas nie rozpoznają przypadkiem, no ale trudno. O, jest kolejna tenereczka. Ja, jesteś może tenerem, czyż nie? Co powiesz na walkę Pokémon? Jasne! Nie mogę się doczekać, stoczmy tą walkę. Okej, także walczmy z tenerką, z podejrzanym dzieckiem. Trefca do walki Whimsicota. Whimsicott w zasadzie chyba jest kolejnym Pokémonistą. Pokémon Trawiast Obaśniowy, który charakteryzuje się całkiem sporą szybkością, ale jeżeli to jest Pokémon Trawiasty, to mój Ice Beam powinien być całkiem dobry. Co ciekawe, właśnie Whimsicott ma Ability Prankster, które umożliwia właśnie nie ataką zadziałać jako pierwsze. Dobra, jeszcze teraz Moonblast w naszą stronę. Wow, to może zaboleć i to bardzo. No to może i nie tak bardzo. Dobra, w każdym razie teraz właśnie Whimsicott też użył ruchu Moonwind, czy ten, czy Moonblast to nie, tylko wcześniej jeszcze Tailwind, który wzmacnia właśnie szybkość wszystkich Pokémonów oponenta na bodajże 2 czy 3 tury. Także dosyć ciekawe. No i teraz Granbull. Taki z Granbull wyślę Wildbloom. Jeden Slug Bomb powinien załatwić sprawę. Także tak jest. Do akcji wchodzi Granbull. Oczywiście Intimidate obniża mi atak, ale cóż, po ataku jak użyję z ataku specjalnego, także Slug Bomb. Play Rough. No to nie będzie zbyt efektywne. No i Slug Bomb. To powinno załatwić nawet sprawę, myślę. Też tak się dzieje. No, nas jest krytyczny. No więc rozwalamy Granbull i tym oto sposobem pokonujemy też i trenerkę. A nie, jeszcze mało, jeszcze jednego Pokemona, jakim jest Mawar. To jest Pokemon z kolei właśnie znany nam dobrze. Stalowo-baśniowy, więc jak stal, to my stopimy ją ogniem gorącym naszego Tamo Flame'a. Mimo, że tylko nie ma Intimidate'a, nie ma Intimidate'a, no to może użyć naszego Flare Blitza. Lecz Tamo Flame, spal to. Także Mawar pokonany. Ta trenerka miała troszkę więcej poksów, ale chyba mniej kłopotliwych, powiedziałbym. No więc pokonaliśmy trenerkę. Hehehe. Co? Wow, panie trenerze, masz super silne Pokémony, wspaniale, chciałabym mieć takie Pokémony. Naprawdę, bardzo bym o nie dbała, w sumie... Oddawaj mi je! No i znów! Nie dzisiaj, bandyto! Nie pozwolę ci na to! Jest Looker! Znowu przeszkoda. Albo napotkano przeszkodę. Ach, i znów nam uciekła. To naprawdę nie jest Pokémon? Ach, nigdy tak nie widziałem, żeby człowiek skakał. Ale co ja robię? No nie, czas, by być, nie wiem, zaimponowanym. To czas szukać przestępcy. Według kierunku, którym pobiegła Hawkins. Następnym celem jest ścieżka obok Lamy Station. Szybko, leć tam. Ja znowu pojawię się z... Nie ma na co czekać, dobra. Ruszajmy więc. Pozwól, że tylko wyleczę twoje Pokémony. Okej, dzięki. Także ruszajmy. Ej, no, ruszajmy. No. Na naszych wspaniałych roleczkach. I tak, tym razem leczymy w bodajże w prawo, bo stacja była, o ile dobrze pamiętam, gdzieś tam właśnie. Bo szybciej chyba na rowerku będzie, chociaż no nie wiem. Dobra, ale lećmy na z kolei właśnie kolejną część Lumiere City. A, już mi głos szwankuje. A, jeszcze chorobka daje sobie znać. Ale dobra, gdzieś tu powinien być dworzec właśnie. Dosyć charakterystyczny budynek. No i gdzieś tu obok dworca powinna być też ciemna uliczka i też jest. To chyba ta. Tak, Looker dzwoni, to ta. A jak Looker dzwoni? Tak, wygląda, że jesteś właśnie tak, może tutaj znowu być. Nie możemy jej pozwolić, żeby uciekła tym razem. Się zastanawiam. To chyba nie jest zwyczajny człowiek. Jeśli będziesz miał kłopoty, tylko zawołaj. Dokładnie. Zaraz przybiegnę. I pamiętaj, bądź ostrożny. Jasne, jasne, jasne. Także kryminalny zagadki Kilometr City ciąg dalszy. I jest tutaj facet tym razem. Ach, ten ból w klasie. Ach, czuję się jakby serce mi pękło. A to co? Coś... A to co? To cóż to? Co tu się dzieje? Hawkins, przyjacielu! Huh? Spokojnie, młody człowieku. Cóż ci się stało? To normalnie jak
Błysk! Tu był trener w tej alejce, który... No, była jakaś młoda dama, która wzywała mnie do walki, no i nagle... I co? Po prostu mnie zniszczyła! Moje serce zostało jakby skradzione. I nawet nie zauważyłem niczego zobaczyć. Po prostu wzięła moje ukochane... Moje pokebole! Zabrała mi je siłą. Ach... To wspomnienie jest wystarczające, abym znów zaczął płakać. Ach, jesteśmy za późno. A gdzie ona poszła? Chyba na południowy bulwar. Ach, cóż za kobieta, można by powiedzieć. Południowy bulwar, ha? Ok, w takim razie idziemy na alejki południowego bulwaru. Dokładnie, tam może się kryć... Znaczy, udajmy się tam, gdzie pierwszy raz spotkaliśmy Emę i Mimi. Ale szybko. Musimy pomóc temu biednemu człowiekowi i podążać szybko za tą dziewczyną, powiedzmy. Dobra, także południowy bulwar jest już tuż niedaleko, bo wystarczy, że skręcimy tylko tutaj i już na nim jesteśmy. Także musimy znaleźć mrocą ścieżkę, gdzie najpierw spotkaliśmy Emę i Mimi. Czy to tu? No i chyba tak, bo Luker dzwoni. Także... W końcu, wygląda to, że dodałaś do alejki. Hawkins, teraz jest już uwalniony jak patrat. Albo jest w płacy jak patrat. Według moich informacji... tą zbrodniarką jest właśnie młoda kobieta. Już nas nie oszuka swoją transformacją. Nie pozwolimy jej znów uciec. Tym razem jestem pewien, że z nią złapiemy. Będziemy obserwowali i... Aha, będziemy najpierw obserwować, a później zaatakujemy. Licz na ciebie, Hawkins. Okej. Okay. Także co, trzeci mecz? Niewykluczone. Także tak, i tu jest kolejna trenerka. Aj, witaj. Podejdź. Spodziewałem się właśnie, że się tu pojawisz. No i jesteś. Także zaczynamy. Okej. Okay. Dobrze, także nikt nie ucieka. Zaczynamy. Zero uciekania może. Coś w tym stylu, więc tak... podejrzana dama stanowi do walki Persiana. Persian jest kolejny Pokémon. Jest to Pokémon typu normalnego, jest to wyższa forma Pokémona imieniem Meowth. Jest właśnie Pokémon czysto normalny. Także walczmy więc. Surf! Swój surf zabiera całkiem sporo Persian, a z kolei Persian używa Nessie Plot. To jest atak, znaczy ruch, który wzmocno stacja spędza atak z kolei. W sumie nic dla nas strasznego, bo jesteśmy wciąż szybsi, także Waterfall i wykończymy tą Persian. Kucice! Także narysowaliśmy Persian, no i tym odsłysłem pokonaliśmy trenerkę, bo miała tylko jednego poksa. Wspaniale, chcę te pokebole! Moje nie oddam. Naprawdę masz wspaniałe Pokémony. Dlaczego może byś mi ich nie oddał? I znów... mamy do czynienia z tą dziewczyną w przebraniu, w kostiumie, czy czymkolwiek to jest. Oddawaj, zdobyć wszystkie Pokémony. Współpracować... albo oddawaj swoje Pokémony. Współpracuj, albo oddaj, albo odbiorę ci je siłą. Stój! Złodzieju Pokémon. Nie pozwolę ci teraz oszukać mojego partnera. Nie przeszkadzajcie mi. Zniszczę was. Ha, łatwo powiedzieć, ale to nie jest takie wcale łatwe. Nawet ja, wspaniały Luker, który nawet nie ma Pokémonów, mam swoje pięści. Jestem w tym ekspertem. Także poddaj się. Ho i Mimi. Mimi? Dlaczego? Mimi? Ta kobieta jest niebezpieczna! Odsuń się natychmiast! Ktoś Mimi ją poznaje? Ta kreatura, bo to stworzenie. Nie rozumiem jego go. Jak to możliwe? Dlaczego Mimi traktuje się jak przyjaciela? Nie, to niemożliwe. To niemożliwe. Kolejna przeszkoda. Mimi, uważaj! Dlaczego chronisz tego Pokémona? Nie rozumiem cię. Niezrozumiałe. Niezrozumiała procedura. Zaczekaj, stój! Emma! Emma? Tak!
ty jesteś Emma, czyż nie? Imi nienawidzi dorosłych. Jedyną osobą, którą kocha, żeby tak po prostu skakać z radości, to musisz być ty, Emma. Nie jestem żadną Emmą, jestem Santia. Santia? Nie oszukasz mnie, Emma. Możesz oszukać ludzkie oko, ale nigdy nie oszukasz więzi pomiędzy tobą a Mimi. Co jest z tobą, Emma? Dlaczego to wszystko robisz? Jeśli masz jakieś kłopoty, to dlaczego po prostu nie podzielisz się tym ze mną? Emma, powiedz coś! I cóż, słuchaj... Emma? Coś się dzieje? Emma, co się dzieje? Musisz przestać. Emma! O nie, Emma. Hawkins, wybacz mi. Te ostatnie uderzenie jakby załatwiło mnie. Myślisz, że to możliwe? Pomóc? Jeśli myślisz, że to... Albo jak będzie taka możliwość, pomóż mi w biurze. Albo pomóż dostać mi się do biura może. Okej, także jesteśmy na miejscu. Dziękuję za twoją pomoc, Hawkins. Naprawdę, bardzo mi dziś pomogłeś. Nawet ja, wspaniały Luke, zostałem dziś pokonany, widzisz. Ach, mój biedny żołądek. Boli. No cóż, chyba będę musiał nawet iść do szpitala. No cóż, co za dzień. Idź do domu i odpocznij trochę. Także byliśmy świadkiem niecodziennych zdarzeń. Mimi, przyznasz Hawkinsowi, możesz to przyznać Hawkinsowi. To było naprawdę niebezpieczne śledztwo. Albo możesz coś kołowaszyć, żeś może mu, albo coś. Chyba muszę rościć tą drogę sam. Żeby wam się nic nie stało. Na razie zostanę w szpitalu. I wtedy stamtąd się wydostanę po cichu. Chyba jestem jednak bardziej ranny niż myślałem. Ale muszę działać. Nie mogę pozwolić, aby uszło im to na sucho. Essentia. Wiem, że bez wątpienia jest naprawdę Emma. Ten kostium, który nosi, to musi być sprawka tego wszystkiego. Sprawka, czy musi być dzień człowieka, na którego właśnie polujemy. Jeśli mi się nie uda go zatrzymać, wtedy stracimy również Emmę. Nie mam wyboru. Ale jednak będę potrzebował pomocy. Także udało nam się, w zasadzie nie udało nam się jeszcze rozwikłać zagadki, ale byliśmy świadkami niecodziennych wydarzeń. Czy uda nam się ocalić Emmę z tego dziwnego kostiumu? Czy z Lukerem będzie wszystko w porządku? Tego dowiemy się w kolejnym filmie z serii Pokémon Y, a tymczasem polecimy do... Znaczy nie, w kolejnym jeszcze nie, właśnie za dwa filmy, bo tak tradycyjnie będziemy lecieli co drugi film akcja z Lukerem, to w sumie już będzie finalna, ale tymczasem polecimy sobie do Campier Town, bo w kolejnym odcinku chciałbym wam pokazać tam coś ciekawego. Dokładnie. Ale to w kolejnym odcinku z serii z Pokémon Y. W dzisiejszym filmie to nie wszystko, więc ja sami żegnam i do usłyszenia właśnie w kolejnym filmie, w którym... coś nowego wam pokażę. Pewnie już się niektórzy domyślają co. Także ja sam się żegnam, do usłyszenia. Cześć!